Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gotika, przeze mnie nazywany w tej serii remasterem. W poprzednim odcinku, na końcu odcinka w sumie mówiłem, że zajmiemy się tym, żeby te skrzynie do końca, można tak w sumie powiedzieć, tutaj przeszukać, ale postanowiłem, że zrobię to poza odcinkiem i w sumie dobrze, że to zrobiłem poza odcinkiem, bo chyba ponad godzinę to robiłem. Myślę, że lekko ponad godzinę wyszło z tym, jak te wszystkie właśnie skrzynie z górnej części właśnie starego obozu, z wewnętrznego pierścienia właśnie tutaj sobie zabierałem. No, ale też niestety do końca wszystkich nie zebrałem, bo niektóre były na klucz. No i prawdopodobnie właśnie któryś z strażników, albo to są może jakieś tam skrzynie Gomeza, powiedzmy, i mają właśnie taki klucz przy sobie i dopiero wtedy, jakbyśmy mu ten klucz zabrali, to wtedy byśmy mogli te skrzynie otworzyć. No i tutaj jeszcze też tych skrzyń nie otwieraliśmy, no bo ogólnie to jest strażnik, który chyba ciągle tutaj praktycznie jest i trzeba by było go w sumie uśpić, tylko że nie wiem, czy to kruk będzie widział. A tutaj są ciekawe w sumie rzeczy. Jest naprawdę od cholery mieczy, które można by było sobie właśnie wziąć. Zobaczcie, ile to pieniędzy by z tego było. No ale wiadomo, coś za coś, bo jest trudno tutaj na pewno, żeby to sobie wszystko zabrać. No i tak samo skrzynie, wiecie. Nawet jeżeli bym uśpił tego strażnika, no to i by tego kruk nie widział, no to też nie mamy nie wiadomo ile czasu i sen trwa ileś tam, powiedzmy, nawet może chyba nie minutę. To żeby otwierać te skrzynie, no to raczej na pewno bym nie zdążył. O, tu jest nawet jakaś szafa, coś w środku też jest, no właśnie. Więc no wszystkiego nie udało mi się otworzyć, no i tak, mniej więcej to, co tu było, w ogóle też u magów byłem ognia i okazało się, że sporo mieli bryłek tak naprawdę, chyba z 3 czy 4 skrzynie o nich otworzyłem. I po każdej skrzyni praktycznie było po prawie chyba 200 bryłek rudy, a o dziwo właśnie u magnatów nie było aż tak w sumie dużo bryłek rudy. I mamy tak naprawdę 1000 bryłek teraz, 1001 dokładnie. Ale. Zebraliśmy w sumie, można powiedzieć, sporo ksiąg, bo chyba 5 to są te, jakby powiedzmy, ostatnie itemy, które zbieraliśmy. Arkanum żywiołów, tajniki magii, dar bogów, wszechpotężna sztuka, prawdziwa moc. Trzeba pamiętać też, że naszej koleżance Torze będzie można właśnie jedną z tych ksiąg chyba dać, chyba że nie, chyba ona jakąś inną potrzebowała, nie pamiętam. Czy coś po prostu o magii, czy... Tak, tutaj jest o magii lub gwiazdach, czyli na przykład... O, tajniki magii, myślę, żeby to pasowało. Coś takiego. Albo boska moc gwiazd, chyba pamiętam, też taka była skrzynia, ale no, spróbujemy. Co dalej? No to jeszcze znaleźliśmy, czekajcie, zróbmy sobie po zakładkach. Co my tam dalej znaleźliśmy? No mamy tych skrzyń, to znaczy ksiąg trochę. Mapy to nic, 6 wytrychów mi w sumie zostało. O, było właśnie dużo mikstur. Były takie skrzynie, które się powtarzały. Chodzi o przedmioty w sumie. Tak, można powiedzieć, że praktycznie chyba się powtarzały przedmioty, które były w skrzyniach. Tylko była inna kombinacja wytrychów i na przykład były jakieś tam mikstury i 3 razy był bonus do zdrowia, razy 10, naprawdę, zajebiście, zaraz sobie oczywiście to wypiję. Tutaj mamy chyba też na manę, ale to nie jest max, zresztą mana nas za bardzo nie interesuje. Jest też esencja siły, no i napój lekkości, który daje nam krótkotrwały sprint, ale no wiadomo, tam pod kontrolem mamy też ten sprint swój, chociaż tutaj w sumie, wiecie, na dłużej jest. Jednak, no i amuletów było, 3 były amulety właśnie, jeżeli chodzi o skrzynie, 3 takie same skrzynie chyba właśnie były. Jakoś, jak mówiłem, mniej więcej z takimi samymi przedmiotami i były te 3 same amulety. Ochrona przed magią też była, przed kującymi, ciętymi i obuchowymi. Myślę, że możemy tej kamiennej skóry sobie na pewno założyć, bo nam się przyda. Te inne sobie posprzedajemy. I wiecie co? Rozpadało się. Muszę zrobić tak, żeby zapisać. Muszę zrobić, żeby tak, żeby zapisać i wczytać, żeby, wiecie, ten dźwięk deszczu nam się uspokoił. Może zróbmy do południa, czy przestało padać? Tak, przestało padać i muszę teraz zapisać i wczytać. Bo niestety... No i tu mam właśnie ten zapasowy safe taki, na którym właśnie otwierałem sobie te skrzynie. No i postanowiłem, że właśnie no w taki sposób to zrobię. Można powiedzieć naprawdę, że zaoszczędziliśmy w sumie, można powiedzieć, czasu, chociaż... No wiecie, jakby tak się miało patrzeć na to, żeby na przykład zaoszczędzać czas na różnych rzeczach, to powiedzmy tak, to nie mógłbym polować. Też bym sobie mógł to robić na przykład poza odcinkiem. No ale w sumie po co? Ale no stwierdziłem tutaj, że jednak będzie chyba to dobra opcja. I myślę, że spoko. I możemy się teraz wybrać w sumie tak naprawdę do obozu na bagnie z powrotem, oddać 500 bryłek rudy, które tak naprawdę...
wydaliśmy w starym, nie w starym obozie, w nowym obozie, no bo ten mieczyk kupiłem, nie miecz, topór, stary sędzia, który ma 34 cięte, na siły 26, a my mamy 40 siły, jeżeli wypijemy sobie mikstury, będziemy mieć chyba 46, więc na pewno jeszcze jakiś dwuręczniak będzie, który moglibyśmy założyć sobie aktualnie, ale no nie wiem skąd, bo w sumie ten kupiłem najlepszy. No i te bryłki tak naprawdę, wiecie, odzyskałem, można powiedzieć, bo tych skrzyni od cholery otworzyłem i... Chociaż w sumie 1000 bryłek, mam wrażenie, że... trochę za mało, ale patrząc po tym, jak jednak jakieś tam też itemy zabraliśmy, no to myślę, że trochę jednak tego wyjdzie. Trzeba się właśnie wziąć za te zadania, które są nowe, powiedzmy, ale to teraz, które będziemy chcieli wykonać, to w sumie oddać, to możemy iść do Korkaloma. I to zrobimy, bo w sumie tak naprawdę poza tym to jakoś sporo zadań chyba nowych w sumie w obozie na bagnie nie ma. Ale za to, mówimy sobie krwiopijce, ale za to jest tych zadań można powiedzieć więcej w samym jakby starym obozie. W sumie w nowym obozie też coś tam było, jeżeli dobrze pamiętam. No i też zadanie z tym, z tymi księgami skradzionymi. I drugi tom musimy, pierwszy tom kupiliśmy w nowym obozie właśnie, w którymś tam odcinku poprzednim. Drugi tom jakiś łowca Mauser kupił, który znajduje się w lesie we wschodniej części kolonii. Więc będzie trzeba go odnaleźć i tą księgę, nie wiem, jak będzie opcja, no to go ją odkupić. I tych tomów, no ile może być, nie wiem, trzy może tomy będą? Może będzie pięć tomów? Zobaczymy, może być to ciekawy wątek. I oczywiście przy okazji poczytamy sobie te księgi, co tam w nich jest napisane. Dobra, bo ta jaszczurka mi strasznie robi. O, ale kryty weszły ładne. Kurde, no, straszne uniki, dobra. Musimy, okej, w taki sposób. Mamy w ogóle bardzo blisko do poziomu kolejnego, do 9, więc 40 broń dwuręczna. Na pewno raczej będziemy szli właśnie dalej sobie w dwuręczną. Tak jak już mówiłem, no fajnie by było jak najszybciej sobie mistrza wbić, więc... Chyba troszkę tych leveli musimy jeszcze nabić, żeby tego mistrza wbić. Ale to myślę, że sobie jakoś tam poradzimy, jak jeszcze zaczniemy te zadania. Trochę przy okazji poekspimy, bo już jesteśmy silniejsi. Już jakoś te walki normalnie wyglądają, to myślę, że jakoś ten expik nam wleci. No i tych zadań nowych naprawdę jest dość sporo, no tylko, że właśnie poza tym obozem na bagnie. W sumie najwięcej, jeżeli chodzi o te obozy, to w starym obozie mam wrażenie jest tych nowych zadań. No ale też jest na przykład opcja wykonywania zadań u przemytników. Dajcie się skupić troszkę, ale strasznie głośny jest ten jaszczur. Dobra, u przemytników właśnie jest opcja wykonywania zadań. No tylko, że na przykład tam mam jedno zadanie, takie odebrane, które mam praktycznie od początku chyba serii, i 10 surowych stali do niego potrzebujemy, do tego zadania, a żadnych w sumie nie mam, jeżeli dobrze widzę. No i to jest tak, że moglibyśmy kupować, no to są krwiopijce, nie wiem, czy to są młode, czy starsze. To jest tak, że jest opcja kupowania u kowala w starym obozie jednej sztuki na dzień za 40 bryłek. No jeżeli to jest jedyna opcja i te młode polne bestie z dźwiękiem goblinów połączone, jeżeli jest to jedyna opcja, w co w sumie wątpię, no to będzie trzeba tak zrobić, ale no myślę, że poczekam, bo 40 bryłek za sztukę to wychodzi 400, co prawda. Mówił on tam, że on nam chyba raczej odda hajs za to. Ale no też 10 dni z rzędu, 10 razy tak przesypiać się, no to nie wiem, ale zobaczymy, na razie takie, wiecie, to nie jest parcie na to, jeżeli coś, no to będziemy musieli to w taki sposób zrobić. No i tyle, skorzystajmy jeszcze, jak mówiłem, też z jakichś takich drobniejszych leczeń, bo to nam jeszcze coś tam widać, że leczy w sumie. Dobra, tu jest też w ogóle jakaś jaskinia, są krwiopijce, możemy je sobie zabić. W sumie to na momencie zaraz będziemy mieli ten 9 poziom. Dobra, ładnie tutaj dwa kryty weszły z rzędu. Trzeci też tutaj. Dobra, nawet trochę kąsa, ale... Dobra,
Nie no, ładnie nawet te kryty wchodzą. No jednak te 40% jest, no to jest już jednak. Tylko że cholernie się trzepią te krzepice. I... no widzicie. Jeszcze pod tą górkę, nienawidzę jak one sobie tak w górę nagle polecą. Dobra, stracimy sobie właśnie tą jaskinię przy okazji. Bo może coś tutaj ciekawego znajdziemy. No nic takiego w sumie za bardzo ciekawego, same piekielniki widzę. Ale dobre i to, bo w sumie trochę ich jest. Ale szkoda w sumie, że tylko piekielniki, że nic więcej. Jednak, dobra, zjedzmy sobie serek. Chociaż w sumie serek czasami jest potrzebny do jakichś tam zadań, więc nie mamy go dużo, przepraszam. No to muszę się napić. Nie mamy go właśnie dużo, no to lepiej tak nie korzystajmy. Dobra. I lepiej właśnie nie korzystajmy z takich jedzonek typu właśnie no ser czy chlebek i tak dalej. Bo na przykład ostatnio też mieliśmy zadanie w kotle w tej kopalni, przed w sumie kopalnią z nowego obozu od Balora, który mnie trochę wyciulał tak naprawdę, bo mówi, że o, dostaniesz tutaj miecz, ale chociaż tam mniej więcej pamiętałem, że coś tam z tym było nie tak, że dostaniesz tutaj miecz, jak mi przyniesiesz jakieś tam żarcie, nie? To jest w ogóle Mogan, który... Czy jest w ogóle właśnie może teraz jakaś opcja z nim gadania? W drugim rozdziale? Co słychać? Nie twoja sprawa, zostaw mnie w spokoju, ale mam wrażenie, że za jakiś czas tutaj coś będzie z nim, mam wrażenie, naprawdę, bo jednak po coś tu stoi. I w sumie mam zielony nick, ale dobra, bo jest obozem, to znaczy członkiem obozu, więc no... To jest normalne, że raczej zielony nick ma. No i dobra, dobiegamy sobie do obozu na bagnie. Z 200 tam expo brakuje, można powiedzieć, do kolejnego poziomu. U kogo właśnie jest opcja teraz też kupowania tych nakryć głowy, hełmów i tak dalej? No bo wiecie, tutaj są te nakrycia. Lepiej się do tego i mieszać. Czy to jest jakby odpowiedni czas na to, że... To znaczy odpowiedni czas. Chodzi o to, że czy już możemy, czy jednak będzie trzeba na przykład jakimś tam rozdziałem, z rozdziałem wyższym przyjść? Cholera wie. Hej, ty! Zbudź, to się już więcej nie powtórzy. Dobra, tutaj z nim nic nie mamy. Zbudź się! Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Tutaj też nic. Zbudź się! Tak długo, zbudź się, zbudź się. Chyba mi się wydaje, że nic tutaj raczej nie doszło. Może tam w świątyni u Iberiona jest jakaś nowa postać. Ale nie wiem. Idźmy do Korkaloma. Oddamy to zadanie, zobaczymy co on tam nam da za to i co będzie dalej może chciał. No bo to jest ogólnie chyba fabularnie. Pogadajmy lepiej o czymś. Może. Więc jeżeli też chodzi, może. Bo no jak fabularnie, no to powinniśmy też nawet jakieś tam fajne nagrody chociaż w postaci expo dostać, nie? W sensie, żeby dość wysoki ten exp był. Hej, ty! Może. To nie było... Zbudź się! Czego chcesz? Pewnie masz rację. Tak długo, jak mnie... Dostarczyłem przesyłkę. To dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego zajęcia. Myślałem, że to się skończyło już... Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Jak? To już nie moja sprawa. Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Gdzieś w pobliżu nowego obozu, no to kawałek mamy do przejścia. Zbudź się! Więc będziemy musieli znowu tam skoczyć. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? To nie mój problem. Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. Mnie to nie dotyczy. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Ja też. Czasami robię trucizny, skorzystając z wiedzy, którą zdobyłem od mieszkańców pustyni. Gdzie mogę zdobyć te wydzieliny pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę.
Jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników, trudniących się polowaniem na nie. Na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Sprzedałeś trucizny, prawda? Ja sam wymyśliłem przepis. Możesz mnie nauczyć tworzenia trucizny? Nie, to za trudne dla ciebie. Ale mogę sprzedać gotowe. Czego chcesz? Wszystko, czego potrzebuję, to butelka wina. I nie patrz tak na mnie, wino to najlepsza baza dla trucizny. Aha, czy my mamy wino, żeby tak, wiecie, sobie zrobić? Mam 17, żeby tak wziąć po prostu, w razie czego mieć jakąś tam truciznę. O. Wszystko, czego potrzebuję, to butelka wina. I co? I to wszystko? Coś tam mówił dalej, ale... Dobra, jest silna trucizna. Wiecie, to może kiedyś się nam przydać, więc w razie czego miejmy po prostu taką truciznę w ekwipunku. To były jakby takie w sumie dodatkowe... dodatkowa opcja jakby. A co do tej wydzieliny pełzaczy, no to wiemy o tym oczywiście, że możemy się u strażników świątynnych tego uczyć. Tam niektórych chyba. Ale jak na razie do tej kopalni nie idziemy, no to... Uczyć się tego też nie będę. I jak już tu jesteśmy, no to ten guru sprzedawał właśnie zwoje snu. No i mnie to zastanawia. Czy na tamtego strażnika można zapolować? Wiecie. Popróbować. Tam mówię o tym strażniku u magnatów, gdzie było tych skrzyń trochę i tych mieczy. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. I ile by on miał tych snów? 10 sztuk ma, ale 50 to kosztuje. No dobra, no niby spoko, ale... Pierścienie... Raczej jeżeli byśmy brali pierścień, no to na siłę. A i tu możemy też w ogóle pasy sobie nosić, więc to też fajnie. No, co byśmy mogli sobie tutaj wziąć? Myślę właśnie nad tym snem. 10 sztuk. Za 3 sztuki myślę wziąć. Na jakiś tam sposób można to zrobić. Wiecie, można zrobić tak, żeby poznać te otwieranie zamków danej skrzyni, czyli jakaś kombinacja. I później je zacząć jakby otwierać, nie? Jak będzie spał. Dobra, weźmy 3 sztuki. Weźmy 3 sztuki, jak na razie nic tam więcej nie kupujmy. Jeden z guru, alchemik. Możemy też właśnie sprzedać sobie te itemy, które mam tam z tych skrzyń, ale to już tam później, jak na coś będziemy potrzebowali, to już tam pohandlujemy troszkę bardziej, bo w sumie jest jakby nielimitowana ilość bryłek od handlarzy teraz tutaj. Ogólnie możemy po prostu sprzedawać ile chcemy i co chcemy, a nie jest tak jak w zwykłym gotiku właśnie, że tam muszą mieć bryłki na wymianę, więc to jest spoko. Więc możemy właśnie teraz sprzedawać ile chcemy, komu chcemy, jak oczywiście z opcji handlu i wszystko tak to będziemy mogli sobie sprzedać. No dobra, myślę ciągle na tym myśliwym, który powinien mieć tą księgę, żeby go właśnie odnaleźć. I o czym też myślę? O tych skarbach, bo mamy też właśnie mapę skarbów, jak pamiętacie, która właśnie no, ma tam wskazane dane miejsca, tylko że te dane miejsca są jakby troszkę niebezpieczne, ale może właśnie udałoby się znaleźć jakieś tam miejsce, które by nie było aż tak bezpieczne z tych wszystkich miejsc, nie? Czekajcie, jeżeli klikając na mapę skarbów... W ogóle zobaczcie, jest tutaj bardzo blisko mnie miejsce w tamtą stronę. Boję się, że... To jest... No właśnie, chyba to jest tam, gdzie są orkowie. Chyba, że niekoniecznie. Bo tutaj jest nowe takie miejsce, nowe przejście i tutaj są ogólnie na przejściu szkielety, gobliny, ale chociaż w sumie... Czekajcie, patrząc po tej mapie... Nie, raczej to jest właśnie tam na górze. Dobra, tą pochodnię nie chcę jej. Raczej to jest tam właśnie na górze, no ale... Obawiam się, że... Tam jeszcze trudniejszy może być przeciwnik na drodze. Więc czy nam się to uda? Możemy w sumie tylko, wiecie, sprawdzić, zerknąć. Może jednak
Może jednak, nie? Jeżeli też bym właśnie był pewien tego, czy na przykład jest to dane miejsce zaznaczone na ziemi, tak jak właśnie już też wspominałem, że powiedzmy w Gothiku 2 jest X i możemy tam kopać, to też by było spoko, bo już dwa miejsca jakby szukałem. No i właśnie, jakoś tak zbytnio oznaczone one nie były. Dobra, są kąsacze. Dobra, chyba jest opcja, że... że nie wiem. Bo patrząc po mapie, to zaraz jesteśmy na tym X, to jest dosłownie jakoś tutaj. No dobra, jakoś tutaj może. Czy ten kąsacz? Boję się, że ten kąsacz się któryś na mnie rzuci. No i dobra, no jeżeli jest to tak, że na, dosłownie na tym X, gdzieś tutaj powiedzmy, to powinniśmy zacząć kopać, jeżeli nie ma tego zaznaczonego. No i niby powinno coś być. Bo możemy sobie zacząć kopać. Gdzie jest... Gdzie jest łopata? Tutaj jest. No tylko, że ja już tak w sumie próbowałem. I też jakoś tak stałem na miejscu, które powinno być właśnie tym samym miejscem na mapie. No i nic nie dostałem. Nie wiem, jak to jest. Czy to już jest tak naprawdę? No dobra, troszeczkę może tutaj. Stańmy tak idealnie. Tu? Naprawdę, stańmy idealnie. Bo tutaj klikając nic nie ma. Żadnej takiej powiedzmy interakcji. Też tu nic nie ma. Dobra, no jesteśmy... Dobra, jesteśmy powiedzmy tutaj już chyba idealnie. Nie, nie patelnią. Gdzie jest łopata znowu? Dobra, to na górę przeszła. No i to może być zrobione też tak, że... niedaleko tego miejsca, niedaleko X-a może być jakby te miejsce skarbu, nie? Jednak. No bo tu widzicie, no tu nic nie ma, naprawdę nic nie ma. Czyli może jest tak widocznie to zrobione, że niedaleko jakby tego miejsca gdzieś powinien być skarb. I w sumie jedyne miejsce, które mogłoby coś tutaj znajdować, nie wiem, to jest wejście do tego cmentarzyska. No właśnie tam. Ale to bez sensu. Jest na mapie tam zaznaczone przecież. Nie wiem, tak naprawdę nie mogę tego ogarnąć. Jak to w końcu jest? Nie wiem też, jak to w sumie z... nie wiem, czy na necie będzie te... W sumie to nawet nie jest zadanie też. Czy na necie by było, wiecie, z tym, z tymi skarbami coś, nie? Cholera też wie, z jakiej to jest jakby modyfikacji, bo to jest jakby sklejone z kilku. Ta paczka. Nie wiem za bardzo właśnie, z której to jest. Nie wiem, ciężko powiedzieć naprawdę, bo... no byliśmy dosłownie na tym miejscu zaznaczonym na mapie. Na X-iku. No i nic. Niestety nic nie było. No i mi się wydaje, że... będę musiał poszperać chyba trochę w necie. Chyba, że ktoś z was coś tam wie. W komentarzu. Jak to tam się to odgrywa. No bo widzieliście, już teraz była w sumie kolejna próba. W tym miejscu, gdzie jest X zaznaczony, kopałem i nic nie ma. Chyba, że zbyt krótko kopię, w co wątpię, ale... będę musiał raczej poszperać sobie w internecie. Na ten temat może coś tam jednak znajdę. Albo gdzieś tam dodam wpis na jakiejś stronie i może ktoś coś tam będzie wiedział jednak. Bo może ktoś jednak coś tam ogrywał. I... wow, co tam jest. I może właśnie akurat trafił w jakiejś modyfikacji na to, ile tu jest w ogóle jaszczurów. Cholerę, ale zastanawiam się, tamte miejsce to jest jakieś przejście. Od kiedy tam jest jakieś przejście? Ja muszę to sprawdzić, co tu robią jacyś strażnicy. Ja pierdzielę, ej, ale to jest ciekawe. Ja muszę tam iść. Dobra, to jest bardzo ciekawe. Oni wyglądają na takich w sumie... znaczy strażnicy, no strażnicy, ale... tacy lepsi? Nie wiem, co to jest. Co, obóz? Strażnik Granmar. Hej, co tutaj robisz? Jestem tu nowy, chciałem się rozejrzeć. Nie ma nic do oglądania. Wynoś się. Stój. O co chodzi? W obozie nie ma dla ciebie nic do roboty. Wynoś się stąd. Kurde, nie chcą mnie wpuścić. Oni mnie zaatakują na pewno, nie? Dobra, w sumie... skoro no tam nie mamy nic do roboty... no czekajcie, czy będzie jakaś reakcja?
Zrobimy krok? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie. Ej, no nie ma nic. Co to jest za obóz w ogóle? Wow, co to za gościu, on ma hełm. Melkor. Musi być jednak ziarno prawdy. Co ty tutaj robisz? Odpoczywam, więc zostaw mnie w spokoju. Masz ochotę na piwo? Masz je przy sobie? Myślałem, że to się skończyło już dawno. Proszę, wypij za moje zdrowie. Dzięki. No oczywiście, że mam piwo. Zobaczymy, co to za pomyje. Żebyśmy tej trucizny mu nie dali przez przypadek, nie? To, co tam dostaliśmy od Kane'a. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie jest takie złe, poczekaj, mogę mieć dla ciebie pracę. Co to za praca? Będziesz obryła grudy otrzymano. W starym obozie znajdziesz faceta o imieniu Graham. Dostaję bardzo dobre mapy, weźcie od niego mapę kolonii, jednego wyruszę na zwiat i chciałem dobrze się zorientować w terenie. Weź źródę na kupno mapy, ale tylko spróbuj mnie oszukać. Zajebiście, dobrze, że jednak zadecydowałem przejść tutaj. Może to jednak jest tak celowo, że żeby się bać nie wejść. Żeby się bać wejść po prostu. Dobra, pomyliłem się, żeby bać się wejść. I gdy właśnie przechodzimy, to nic nam nie robią. I możemy coś tu robić. Ale co to jest w ogóle za obóz? Bo ktoś mi powie, co to jest za miejsce? Hej, czego tu chcesz? Jestem nowy, chcę się rozejrzeć, rozumiem. Mój brat, Bamrat i ja zwykle tutaj trenujemy, ale nasz dostawca strzał wydaje się mieć kłopoty. Co z tym dostawcą? Tak, on w przebraniu musiał przywieźć towar z placu wymian. Zobacz, czy uda ci się go znaleźć, a jeśli tak, to przywieź nam nasze strzały. Dobra, kolejne zadanie, fajnie. Witaj, kim jesteś? Cześć, nie widziałem cię tu wcześniej. Jestem Bamrat, brat Berdina. Jeśli szukasz pracy, zapytaj mojego brata. Czyli już wzięliśmy to zadanko. Wow, jakąś mają kopalnię, a tutaj co jest? To się już więcej nie powtórzy. Czego tu chcesz? Wynoś się. Dobra, ale z nim chcę pogadać, a nie z tobą, gościu. Ole. Hej. Cześć, już o tobie słyszałem. Naprawdę? Od kogo? Słyszałem o tym, jak zostałeś przerzucony przez barierę i jak zostałeś powitany, więc... Słuchaj, może zemścić się na tych dupkach ze starego obozu. Podoba ci się ten pomysł? No oczywiście, że tak. Być może, jak mogłoby być inaczej? W takim razie możesz coś dla mnie zrobić. Co powinienem zrobić? Jest pewien skazaniec, postanowił nas śledzić, popełnił poważny błąd. Co mam z nim zrobić? Musi znaleźć tego szpiega i go zabić. Prawdopodobnie jest już w drodze do starego obozu. Co za to dostanę? Otrzymasz odpowiednią nagrodę. Pośpiesz się. Ej, czy to nie jest gościu, który właśnie jest naszym też zleceniodawcą? Który właśnie rozpoczął z nami wątek z tymi księgami? W ogóle sprawdźmy. Ej, szkoda byłoby go zabijać, no chyba, że dopiero wiecie, po tej akcji, nie? Po tym, jak zrobimy mu to zadanie, no bo... Co to w ogóle jest? Ruda żelaza, okej. Angor. Ej, ty! Jak się masz? Chłopcze, siedzę w tej gównianej dziurze od 10 dni, a komu to wszystko zawdzięczam? Temu małemu tchórzowi Katranowi. Myśli, że może tu wszystkim mi dowodzić. Co się między wami wydarzyło? Przestań, to nasza osobista sprawa, więc nie przejmuj się. No weź, powiedz mi. Dobrze, ale nie na twoją odpowiedzialność, żeby Katran niczego nie wywęszył. Więc nie mów, że cię nie ostrzegałem. Zaczęło się, kiedy dołączyłem do obozu, nie chciałem zostać jednym z popleczników Gomeza. Nie chciałem też spotkać tych drani z nowego obozu, nie wspominając o sekciarzach. Wtedy usłyszałem o ludziach, którzy podzielali moją opinię. Przyszedłem tutaj, a potem wpadłem na Katrana. Był dla mnie tak uprzejmy, że od razu zdecydowałem się tu zamieszkać. A potem pewnego dnia stanął przede mną i powiedział, dawaj rudę albo wynoś się. Zwróciłem się i przewróciłem go następnego dnia, obudziłem się z bólem głowy w kopalni, w pobliżu była notatka, zobaczę cię bez kilowa w rękach i jesteś trupem. Założę się, że Humir nie ma pojęcia, co się dzieje. No dobra, nieźle. I też wpis dostaliśmy. Staram się po prostu też czytać to szybko, bo może ten dialog przejść dalej. Chciałbym właśnie to od razu całość przeczytać, bo czasami mi się nie udaje i staram się właśnie jak najszybciej. Angor od kilku dni pracuje w kopalni bez wynagrodzenia. To wciąż jego praca, ale wygląda na to, że Katran nadużywa swojej władzy. Muszę to rozgryźć. Nieźle. Fajne, dodatkowe, widzę, wątki dostajemy. Wow. Morok. Hej, ty! Ładny pancerz, tak w ogóle, to znaczy taka szata. Jesteś lokalnym alchemikiem? Tak, jestem. Czego ode mnie chcesz? W takim razie jesteśmy kolegami po fachu? No chyba raczej nie. Może jest coś, w czym mogę ci pomóc? Ty nie, ja tak, czemu nie? Świetny pomysł. Słuchaj, teraz jestem zajęty niezwykle ważnym eksperymentem, brakuje mi jednak kilku składników, a mój dostawca się opóźnia. Jeśli przyniesiesz mi potrzebne składniki, będę bardzo wdzięczny. Jakich składników potrzebujesz? Mam wiele rzeczy do zrobienia, oto listę, nie wracaj, dopóki nie zdobędziesz wszystkiego. Zerknijmy na tą listę, może jednak jest szansa, że coś tam mamy. 9 butelek czystego alkoholu, 7 psianek, 8 twardzieni.
9 butelek czystego alkoholu. Dobra, psianka. Czy jest psianka w naszym ekwipunku? Twardzień 42, dobra, mamy. Psianko, gdzie jesteś? Czy ja mam cię? Mam wrażenie, że chyba ja to zbierałem. 4 mamy tylko. A ile mamy ich mieć? 7. 3 mi brakuje. O kurde, 4 tylko przez całą grę zebrałem. 9 butelek czystego alkoholu. To będzie raczej, chyba mi się wydaje, tutaj, nie? Czy... A! Może nie. Tutaj są... Te, tu są te... Wino... Woda... Nie, to raczej po prostu trzeba chyba kupić od kogoś. No... Sextans... To raczej będzie trzeba właśnie od kogoś kupić. To jest jako właśnie składnik alchemiczny. Oho! Kowal? Hydrek. Hej! Czego chcesz? Jesteś kowalem? Jestem tylko strzelnikiem, nie widzisz? Aha, tu jest kowal, dobra. Til. Hej. Kim jesteś? Niedawno tutaj trafiłem, a ty coś zajedę. Jestem mistrzem w tej kuźni. Zrzutodziób stojący tam to mój uczeń. A ty, jak widzę, wyglądasz za chudo na taką pracę. Nie jest tak źle. Nie rozśmieszaj mnie. Czym? Chcę sprawdzić? A ty widzę, jak jesteś naprawdę silny. Nie bez powodu nazywali mnie młotem. Możesz mi pokazać, jak stać się silniejszym? Najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Mój wielki młot kowalski zniknął. Podejrzewam, że mój uczeń mi go ukradł, ale nie ma przy sobie mojego młota. Najprawdopodobniej go ukrył. Jeśli przyniesie mi mój młot, pokażę ci, jak się stać silniejszym. W porządku, no bierzemy misję. Jeszcze coś tam było? Jaką broń robisz? Teraz najzwyklejszą, gdybym miał więcej magicznej rudy, mógłbym wykuć broń z lepszą od stalego mecza. W Zajgórniczej Dolinie Humir wybrał tę kopalnię, w której nie ma żadnych złóż magicznej rudy. Cóż, przynajmniej nie masz problemu ze stalą. Uważaj z tymi żartami. Nałóż mi wykuwać broń z magicznej rudy? O kurde. Dobra, ciekawie. Ciekawe, czy byłaby opcja właśnie, żeby wykuwać sobie miecze, nie? Jeżeli w sumie by była nauka dla nas dostępna, bo tam była opcja. Jakieś bronie wykuwać, dwuręczne. Zajebiście by było. No dobra. Halvor? Jesteś tu kucharzem? Jaki spostrzegawczy? Nie widziałem cię tu wcześniej. Masz coś dla mnie do jedzenia? Dostaniesz tego za darmo. Kto chce jeść, musi zapłacić. Pokaż mi, co tam masz. Co byś chciał? Korzenna, potrawka z chrząszcza i spełzacza. Dobra. No i spróbujmy właśnie. No musimy... kierować się w sumie w stronę starego obozu i nowego obozu. I no zastanawiam się, czy to jest to ten gościu, który właśnie ma dla nas te zadania. Z tymi księgami. Ciekawe. Zapytam go. Może jeżeli się pojawi jakaś opcja, no to powinien to być raczej w sumie on. Chociaż to jest jedyna po prostu osoba, która jest na drodze do starego obozu z tej strony, mi się wydaje. Chyba, że po prostu... mogła się ta osoba właśnie pojawić i właśnie to jest chyba to, bo tutaj gościu jakiś stoi, czyli tak. Czyli ta osoba się pojawiła. Dobrze pomyślałem właśnie sobie za chwilę. Z tym. Zapiszmy i sprawdźmy to. Hej, ty! Czy byłeś już w obozie? Nie. Ty żałosny zdrajco. Oho! Dobra, próbujmy. To są kryty? Tak, to były kryty, ale no miejmy nadzieję, że... No bo on ma w sumie amatora jednoręki, więc raczej no nie powinien nas aż tak mocno chyba... To znaczy wiecie, chodzi o kryty, nie? Że nie powinien mieć takich częstych. Więc dobra, może nam się uda. Za pierwszym razem. Ta, on jeszcze chyba mi żadnego kryta nie dziabnął. Dobra, końcówka. No chodź tu, śmieciu. O Boże, ile uników. Jest, 200 expo. Eliksir smażona... Smażone mięso pochodnia i bryłka runy. Dobra, i to jest ten gościu właśnie z zadania. No to idźmy. Oddajmy w sumie te zadania od razu. Może kolejne jakieś tam dostaniemy w sumie. Ale nadal nie wiem, co to jest za obóz. Naprawdę. Nic, nikt mi nie powiedział. Co to jest w ogóle za obóz?
Dziwne. Czy on nas znowu zatrzyma, ten gościu? Nie. Dobra, co to był za gościu? Oleg. Pewnie masz rację. Chyba do tamtego. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tak. Gerbik nie żyje. Eliksir otrzymano. Nieźle, przyjmij swoją nagrodę i pochwałę. No dobra. I to koniec? Ej, eliksir siły chyba dostaliśmy. Zajebiście, ale to koniec? Dobra, może się to rozwinie tam za jakiś czas, jak będziemy wykonywać... Ej, tam jest jakiś gościu jeszcze. Czyli szefo tej całej bandy chyba widocznie. Nieźle. Cholerę. Zadań dostaliśmy, tak naprawdę. Lepiej się do tego nie z tego obozu. I myślę, że jak na razie możemy sobie to skończyć. Troszkę krócej, ale dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do kolejnego.